Proszę Państwa, ja wierzę, że rodzice dbają o to, aby ich dziecko było prawidłowo diagnozowane. Przede wszystkim po to, żeby go w miarę możliwości wspomagać na co dzień w rozwoju. Natomiast fakt diagnozy, stwierdzenia dysfunkcji dziecka poprzez dokument wydany przez poradnię psychologiczną pedagogiczną. Dziecko takie ma prawo jeszcze do dostosowań warunków i formy sprawdzianu egzaminu gimnazjalnego, egzaminu normalnego oczywiście i zawodowego też. Proszę Państwa, ja powiedziałam, że dobrze, jeżeli diagnoza jest po to, aby dziecko wspomóc, bo bardzo często rodzice na tydzień przed egzaminem przynoszą zaświadczenie lekarskie od neurologa. Po jednej wizycie jest stwierdzony niedosłuch centralny, a wszystko po to, żeby dziecko miało na egzaminie, żeby było zwolnione z badania rozumienia tekstu słuchanego, prawda? Teraz tak, przyznam się, że miałam nadzieję, że mi się to wszystko dzisiaj bardzo uporządkuje. Dlatego, że od kilku lat w naszej komisji staram się wspierać dyrektorów szkół w rozwiązywaniu problemów związanych z dostosowaniem. Bo jak Państwo wiecie, większość tych problemów rozwiązuje dyrektor szkoły z radą pedagogiczną. Tak jest to zapisane w przepisach dotyczących egzaminowań. A są to ustawa o systemie oświaty, rozporządzenie ministra edukacji o klasyfikowaniu, ja tak w skrócie powiem, i egzaminowaniu oraz wydawany przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej co roku pod koniec sierpnia, zazwyczaj jest to 29-30 sierpnia, komunikatu o szczegółowych zasadach i sposobach dostosowywania formy i warunków egzaminu każdego, prawda? I jeśli chodzi o sprawdzian i egzamin gimnazjalny, jest ten komunikat mówi. Uczniowie niesłyszący i uczniowie słabosłyszący. Wyłącznie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Mogą mieć arkusz dostosowany do dysfunkcji, tak zwany arkusz A7 my mówimy, czyli dla dzieci niesłyszących. Słabosłyszący dostają dokładnie taki sam. To oznacza, że z języka obcego nie ma tego modułu, nie ma tych zadań dotyczących rozumienia ze słuchu. Mają prawo do zaznaczania odpowiedzi do zadań zamkniętych bezpośrednio w arkuszu, nie muszą przenosić na kartę odpowiedzi. I wreszcie podczas sprawdzianów i egzaminów mogą mieć zapewnioną na sali egzaminacyjnej obecność surdopedagoga albo tłumacza języka migowego, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania kontaktu z dzieckiem. Czyli na pewno nie do czytania, na pewno nie do dyscyplinowania go. On po prostu, jeżeli jest konieczność ze zrozumieniem, z porozumieniem się z dzieckiem, wtedy ten surdopedagog wkracza. Przyznam się, że wystąpienie pana senatora uspokoiło mnie, że niedosłuch centralny może być poświadczany orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Pani doktor mi zaburzyła wszystko, dlatego że powiedziała, że nie jest to niedosłuch. Wobec tego, proszę Państwa, ja uważam, że ponieważ jesteśmy w kropce, że tak powiem. W niektórych przypadkach jest powiedziane, że w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może wystąpić do dyrektora OKE o tak zwane niestandardowe dostosowanie, czyli takie dostosowanie, którego nie ma w tabelce. I dla dzieci niesłyszących nie czytamy ani długich tekstów, ani sekwencyjnie, ani wszystkich naraz. Nie ma takiej możliwości, prawda?
W związku z tym, w szczególnych przypadkach, jeżeli one są odpowiednio udokumentowane, no to ja się z tym oczywiście zapoznaję, rozmawiam z dyrektorem szkoły, czasami rozmawiam z lekarzem, który coś tam nam podpowiada, z poradnią, które wystawiło jakiś dokument i próbujemy wspólnie temu dziecku pomóc, nie zostawiając żadnego bez pomocy jakiejś, prawda? Natomiast, proszę Państwa, ja właściwie wydaje mi się, że dzieci z tym centralnym zaburzeniem przetwarzania słuchu muszą się znaleźć jakoś w tym systemie, bo ja widzę, że w tych tabelkach ich nie ma po prostu. I wiem, że niektóre poradnie wydają takie orzeczenia, inne, zgodnie z tym, co pani doktor powiedziała, nie wydają, bo się podpierają tym, że nie jest to jednostka chorobowa żadna, prawda? W związku z czym myślę, że trzeba byłoby się zastanowić, jaki dokument będzie stwierdzał to centralne zaburzenie słuchu, a z drugiej strony powinniśmy wspólnie wystąpić do dyrektora Centralnej Komisji, żeby pojawiła się tutaj rubryczka, co tym dzieciom powinno się zapewnić na egzaminie. I to wtedy nie musielibyśmy kombinować jakoś, bo w tej chwili tak właśnie jest, że staramy się, oczywiście ja pomijam te przypadki, że rodzice chcąc wspomóc dziecko, które ma problemy z rozumieniem ze słuchu, proszę Państwa, 80% dzieci ma problemy z rozumieniem ze słuchu tekstu w języku obcym. Bo ja znam świetnie angielski, jestem matematyczką, ale muszę się oswoić, bo my na co dzień nie słuchamy w języku obcym. Wobec tego, jak ja jestem za granicą, to po miesiącu zaczynam rozumieć dokładnie, co mówią w radio i w telewizji. Ale tak na zderzeniu, to muszę się bardzo mocno skoncentrować. W związku z czym dzieci z zaburzeniami mają tym bardziej problem, prawda? Natomiast to nie oznacza, że musimy produkować dzieci z tak zwanym centralnym niedosłuchem tylko po to, żeby byli zwolnieni z tych kilku zadań na sprawdzianie czy egzaminie gimnazjalnym. No i tyle. Ja myślę, że to jest jakby taki nasz apel, żebyśmy wspólnie coś zrobili, żeby te dzieci się w tej tabeli pojawiły i wtedy dyrektor szkoły będzie wiedział, co tym dzieciom powinien zapewnić. Nie będzie tego problemu.